To kolejny projekt Polkowickiej Biblioteki, realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku będziemy realizować zadanie w ramach projektu programu dużego Ojczysty dodaj do ulubionych. Nasze zadanie będzie się nazywało Strefa Ojczystego, więc Strefa Ojczystego w Polkowicach w tym roku będzie. Program zajęć i spotkań jest bardzo ciekawy. Wezmą w nich udział dzieci, młodzież i dorośli. Dla dorosłych będzie 5 spotkań i jest bardzo dużo warsztatów, bo aż 24. Między innymi z panem Michałem Zawadką. Zależało nam, żeby były zajęcia o hejcie, o cyberprzemocy. Będzie z panem Rusinkiem o mowie, o nadużywaniu zwrotów obcojęzycznych w języku polskim. Mam nadzieję, że wszyscy Polkowiczanie bardzo mocno zaangażują się właśnie w działania na rzecz kultywowania języka, tradycji języka polskiego, ale przede wszystkim też w to, żeby ten język polski poznawać. Wysokość dofinansowania z ministerialnej puli to 62 000 zł. Szczegóły projektu są na stronie internetowej Polkowickiej Biblioteki.